Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Trzaskalik. Będę tutaj prezentował gołąbki, które są do nabycia. Pewnie większość osób, które ogląda mój kanał, mnie zna, ale przypomnę tutaj, w tym roku w lotach gołębi młodych mam wicemistrza rejonu trzeciego, to jest śląskiego. W oddziale mam najlepszego lotnika, trzeciego lotnika, sporo tam gołąbków z kompletem konkursów. Wspaniałe gołębie leciały. Z rodziny właśnie tych rudych, co tu jest samczyk. Samiczka ma 3,55 koeficjent w kategorii F. Także to jednoście odnośnie lotów gołębi młodych. Będzie wysokie miejsce w rywalizacji, bo wynik jest dobry, ale ogólnopolskie wyniki nie są jeszcze podane, więc jakby nie będę tutaj mówił, póki nie będą oficjalnie podane na stronie. Odnośnie lotów gołębi dorosłych też zdobyłem wicemistrza w poprzednich latach, wicemistrza oddziału, tam w mistrzostwie szybkościowym. Z wszystkich lotów 7 gołębi punktuje. Wicemistrza? Tak, wicemistrza, żebym tego nie pomylił. Co tam jeszcze? Chciałem powiedzieć, przodownika w okręgu, także czołowe miejsce w okręgu. W latach ubiegłych też w okręgu Bielsko-Biała na 1200 hodowców byłem i w kategorii B w czołówce nagradzanych. Wiem, że było 10 wtedy miejsce w regionie 4 krakowskim. W kategorii A ze wspólnego startu wszystkie loty 500-700 km. Byłem trzeci, byłem czwarty na przestrzeni ostatnich lat, także wszystkich wyników tam. Także wyniki co roku są, raz troszeczkę lepiej, raz troszeczkę gorzej. A tutaj dzisiaj zaprezentuję parki dla kolegi. Prosił o zaprezentowanie całych parek, więc będą zaprezentowane no, takie topowe połączenia u mnie na hodowli. Więc zaczynam tutaj od samczyka. Jest to rudy. Z moich rodziny rudy i sztoli. Budowa jest przepiękna tego gołąbka. Gołąbek jest potężnie zbudowany. Wspaniałe umięśnienie, jak to mówią V12. Kolor rudy, taki płowy rudy. Samczyk jest roku 2018, więc nie jest to stary gołąbek. Ojciec jest sztol. A matka jest ruda. Dokładnie 50% ruda, 50% sztol. Więc mimo, że on jest koloru blado-rudego, blady płowy, to jest to, można powiedzieć, imbred na sztole, na gołębie dalekodystansowe. Gotharda Sztola z Gliwic, który był 13-krotnym mistrzem oddziału Gliwice, 3-krotnym mistrzem okręgu Katowice i super latał długie dystanse. Był ten mistrzem Polski w długim dystansie właśnie, ze wspólnych startów. No i tu jest ten przepiękny, przepiękny samczyk, czteroletni, za rok pięcioletni, z mojego rozpłodu. Tak wygląda. Także zaraz pokażę samiczkę. Tutaj prezentuję samiczkę. Samiczka sztolka, rocznik 2014, płodna. Ja sporo już mam młodzieży, także starsza samiczka, ale samczyk jest, tak powiem, młody. Jeśli chodzi o tą samiczkę, to jest to córka starej sztolki, czyli znowu ze sztoli. A z drugiej strony jest samczyk, czołowy lotnik, nie wiem, czy był pierwszy, czy drugi, nie chcę teraz, nie pamiętam już tego, okręgu Śląsk Południe, to było chyba w kategorii B. Wspaniały gołąb, który zdobywał wiele czołowych konkursów przez wiele lat. Ojciec też zdobywał konkurs Ostendy z Brukseli, czyli 1000 ponad kilometrów od tej samicy, także typowo długi dystans od kolegi Guardiana Czesława. Miałem tego jego najlepszego lotnika, Kubusia przez niego zwanego. I to jest jej ojciec. Jeszcze w wieku 17 lat ojciec był płodny, także mocno żywotne gołębie. Jak był młodszy, to jak mówię, robił czołowe konkursy w kategorii AB. A jako starszy, 6-7-letni, był wysyłany na loty 1000 km, gdzie zdobywał czołowe konkursy. Także to jest samiczka do tego rudego. Oj, nie wyrywaj się. Wspaniała para.
Także w ten sposób te gołąbki wyglądają. Przepiękne także oko. Super parka. Para numer 2. Przecudowny samczyk. Samczyk fantastycznej budowy. Plecy. O, jak ten gołąbek jest ułożony. Fantastyczny gołąbek. Przepięknie wypierzony. Umięśnienie wspaniałe. Jest też i pospinany, no przepiękny gołąb, wspaniały gołąb budowy. Jak ktoś go dostanie do rąk, to śliczne oko rozpłodowe. Rodzeństwo jego, które jest lotowane, wspaniale mi lata. Jego matka, wspaniała moja lotniczka, matkę mam też w rozpłodzie. Ten samczyk jest z gołębi dalekodystansowych, bo i matka, mówię, wspaniałe u mnie lata i ciężkie pogody. Dziadek miał 12 maratonów, takich po prawie 800 km czołowo w konkursie zrobione. Robił po 10-12 konkursów. Także to od strony matki dziadek. A od strony drugiej, czyli jego ojciec, jest synem starej Grytki. Brat, ojca, wujek robił 10 konkursów. Ciocie robiły maratony u mnie, bardzo wiele tych maratonów. Także jest to wnuczek starej mojej Grytki, jeszcze z Grytów, podstawowych gołębi o przepięknej budowie. Młodszy gołąb, 2020 rocznik. O. Przepiękny gołąb, a do niego jest samiczką. Też z gołębi, co mi robią długi dystans, zaraz ją pokażę. Jest naparowany na samiczkę z roku 2014. Oko brązowe. O. Prześliczne oko. Ta samiczka też wspaniała historia. Jej brat pełny był drugim lotnikiem rejonu na 16-17 tysięcy gołębi. Pierwszy lotnik wtedy też był mój, a drugi lotnik był jej brat. Kolejni bracia robiły pierwsze konkursy z 500-ek i to z takich upalnych. Są jedynki na oddział, także kolejne rodzeństwo. Do tej pory jeszcze mam jej też tak samo braci. Do tej pory rodzice, ojciec jej to jest właśnie stary z rozpłodu z 2011 roku. Też jest do sprzedania, bo już jej młodszego rodzeństwa mam bardzo wiele. Wszystkie te stare gołąbki są do nabycia. Matka już jest, też 11 rocznik, ale matka jest no, za stara, żeby zmieniała dom, więc już dożywocie będzie umiała. Ojciec z linii Prange, 2011 rok, bardzo dobrze leciał i potem trafił do rozpłodu. Wydał właśnie te lotniki razem z samiczką z linii Ludoklasens, więc to jest Prange Ludoklasens. Bardzo dobrze lecą loty upalne, loty długie, 500-ki, 700-ki, takie upały to na drugi dzień mi siadały, gdzie konkurs był dwudniowy, do południa trwał, także piękne brązowe oko. Wypierzona samiczka, poszczepiona już na nowy sezon i ona jest tym samczykiem, także parka na wszystkie dystanse. Młodszego ma partnera, więc akurat myślę, że fajne zestawienie. Także tutaj serdecznie polecam. Jakby ktoś był zainteresowany ojcem, to 2011 płodny, też jest do nabycia. Sporo tych gołębi mam na gołębniku i na lotowym, i na rozpłodowym. A to jest jedna z najstarszych córek, które no, najstarsze gołębie, które oferuje do sprzedania z samic, to 2014 rocznik. Samcami wiadomo jest łatwiej, no dlatego wszystkie te stare babcie, cały rozpód jest oferowany przeze mnie dla kolegów na sprzedaż. A tutaj kolega, który pytał o parki całe, to tak wygląda ta samiczka. No i trzecia para gołąbków. Także
Ludoklasens, tym razem zacznę od samiczki. Samiczka, linia Ludoklasens. O, przepiękna plecka, przecudowna samica. Tak wyglądają plecy. Super umięśniona, młoda samiczka. W ten sposób wygląda. Jedna, bo kolega chciał, żeby mu wybrać trzy pary, więc tu trzecia para, która jest do oferowania. Oczywiście jak ktoś inny jest zainteresowany tymi gołąbkami, o, są dostępne. Jakby nie ma tu wyłączności. O, w ten sposób. Fantastycznie zbudowana samica, naprawdę z linii gołębi Ludoklasensa. O. Piękne oko. A teraz zaprezentuję jej samczyka. Tutaj oferuję do niej samczyka. Samczyk z linii moich sztoli. Także samczyk jest sztol 50%. O, w ten sposób samczyk wygląda z moich sztoli, z mojej podstawowej linii gołębi. Także tu jest jeden samczyk, ewentualnie jeszcze jest do wyboru drugi samczyk, który jest też ze sztoli, synem starej sztolki i wnukiem szaleńca, zaraz też go pokażę. Tu jest drugi samczyk do wyboru, jest to wnuczek szaleńca i syn starej sztolki. Ten jest z 2018 roku. Mogą być te gołąbki sprzedane w parach, mogą też być osobno. Także kolega, tu jeszcze ten samczyk, który kolega sobie życzył, można z tą samiczką czy tego na zmianę parować. Tak samo na linię Ludoklasensa można, w sumie na tą siwkę drugą z Ludoklasensa prangę można parować, czy na sztolkę, bo ze starą sztolką tak samo szaleńce super pasują, ale byłoby to zaś na pokrewieństwo delikatnie sztoli, bo on jest szaleniec razy sztol. Także tutaj kombinacje, żeby kolega sobie mógł wychować tak jak ja u mnie to paruję, te krwi, które pasują. Kontakt w sprawie tych gołąbków 513 812 854. Pozdrawiam, dobry lot.